Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Łudziłby się człowiek, sądząc, że świat jest wieczny. Wszystko przemija, zgodnie z prawami przyrody, zmierza do unicestwienia. Reakcje jądrowe, które zachodzą na Słońcu, kiedyś się zakończą. Słońce zużyje cały zapas wodoru i zacznie się przemieniać, rosnąć do rozmiarów czerwonego olbrzyma, paląc ziemię i pochłaniając całe życie na niej. Wreszcie wybuchnie, rozsypując się na małe kawałki. Naukowcy dobrze wiedzą, jaka jest przyszłość świata, ale czy wiemy, że wszystko jest w rękach Boga? Że to Bóg decyduje o czasie początku i kresu naszego świata? Koniec ziemi i ludzi na niej żyjących jest rzeczą pewną. Tajemnicą pozostaje czas, kiedy to nastąpi. Jako ludzie wierzący musimy być zawsze gotowi na przyjście Pana, zawsze w dyspozycji na Jego powrót. W ostatnich dziesięcioleciach nasiliły się opinie o zbliżającym się końcu świata, a nawet wielokrotnie ogłaszano konkretne daty początków końca. Takie zabiegi są demonicznymi próbami zastraszenia nas, które nie mają nic wspólnego z dobrą nowiną. Jezus przyjdzie powtórnie, a ziemski czas kiedyś przeminie. My jednak nie możemy się lękać końca świata. Mamy żyć każdego dnia obecnością Pana i w ten sposób być nieustannie gotowymi na Jego nadejście.